Cześć, witam Cię detailingowy dziadzia. Dzisiaj film z oponami zimowymi. Volvo stoi obok. Audi, no już widziałeś na zimówkach, wiesz jakie felgi, 17, 16. Przed chwilą widziałeś, taki wstęp można powiedzieć, tam krwawienie, trochę zabawy przy oponach. Bo to były felgi 16, które kupiłem w zestawie z tym autem i film nagrywam długo, bo tamtych felg już nie ma. Ale tutaj będzie fajny przykład, jak widzi czystą felgę Kowalski, a jak widzi czystą felgę dziadzia, który no, ma trochę korbę na czyszczenie. I między innymi ty też, czyli dla tych normalnych inaczej. Niewielka, delikatna, ale różnica jest. Jest, co? No, inaczej troszeczkę widzimy czystość naszych felg. Tak naprawdę, no, felgi, nie no, widać, że ktoś dbał o nie, no, bo starał się je wyczyścić. No, wiadomo, nie ruszył smoły, nie ruszył lotnej rdzy. No, trochę to było powbijane, ale tak czy tak, patrząc na niektóre szczury, które przyjeżdżają, to te były zadbane. No, ale wiadomo, jak chce się, żeby było całkiem fajnie, to trzeba trochę posiedzieć. No i posiedziałem. I odżyły, co? Ładnie. Sprzedałem je szybciutko, jak je wystawiłem, długo nie czekałem. Cena adekwatna do jakości. Tak naprawdę z oponami, naprawdę dobry pieniądze wziąłem i jegomość, który przyjechał, popatrzył, chciał negocjować, ja mówię, no słuchaj, no kurczę, no spójrz. Mówi, no tak, masz rację, mówi, no, no. I wziął. Dlaczego? Bo były idealnie czyste, widać, że były zadbane, pomimo, że na aucie były chwile. Jak jechałem, właśnie, zawieść 17 do założenia gum zimowych. Także no i pojeździły nie wiem ile, z tydzień może, a nie, tydzień. Trzy przejazdy, kurczę, no ale to z przodu ta 16 i balonik. 205 tam, kurczę, nie pamiętam gumę, no śmiesznie w tym Audi, no żenada, nie wiem jak ten ktoś jeździł na tym, ale tak naprawdę ruszanie to była jakaś masakra, zero przyczepności, nic, kompletnie. Więc co, no
Czas przeskoczyć na felgi, które będą służyć mi zimą, czyli te, które, na których kupiłem, czyli te 17. Nie pamiętam nazwy tych felg. Raczej nie wiem, jak one się nazywają, jeżeli chodzi o Audi. Na pewno mają jakąś swoją nazwę. A zacząłem od czego? Od założenia gum i od dystansów. Chciałem zobaczyć, jakie dystanse będą pasować na Audi, żeby koło też za dużo może się nie rozjeżdżało, bo jak jest szeroka opona, to można ją wysunąć, ale jak jest węższa, tak jak tutaj przy tych zimówkach, więc stwierdziłem, że sprawdzę z dystansami 12 mm na tyle i pójdzie dokładnie 12 pójdzie na przód, 12 mm, a na tył pójdzie 15. Zresztą zobacz opony i te dystanse. No oponki, słuchaj, brzytwa. O, opony to tutaj naprawdę kontynentale, naprawdę rewelacje. No gryzą śnieg niesamowicie. Oczywiście film nagrywam, no to będzie przez 2 lata, bo jak zaczynałem, jak kupiłem Audi, później kurczę sezon zimowy, no to tak, 2 lata nagrywania filmu. Tak sobie leżały te filmiki i czekały na stosowną czas i na stosowną godzinę, żeby to wszystko podogrywać. Tak, i teraz będzie na tych 17-kach. Ale co, no kurczę, one są obdrapane, już używane. Z daleka wyglądają fajnie, ale już było widać, że ząb czasu je dotknął i to konkretnie, więc trzeba było co? Zmienić kolor. No właśnie. I długo się wahałem, co zrobić, jak zrobić, żeby były takie jedyne w swoim rodzaju, żeby nie były oklepane, kurde. No i wpadłem na jeden pomysł. I tutaj zareklamuję firmę, słuchaj, Metal Hunters chyba tak się nazywają, o ile dobrze pamiętam. Zresztą link do tej firmy wrzucę, bo obdzwoniłem dwie firmy, słuchaj, dwie firmy obdzwoniłem, no i ta zdecydowanie taniej mi wyceniła te felgi. A co lepsze, pozdrawiam jegomościa, Dawid, Damian, który tam pracował, którego miałem przyjemność od razu na dzień dobry poznać. No ma gadane, skurkowane. Zresztą powiem to w dalszej części filmu. Także zobacz,
co dziadzia wymyślił, jeżeli chodzi o felki. No i są, słuchaj, tak jak widziałeś, odbierałem to w firmie Metal Hunters w Łodzi. Zareklamuję ich z tego względu, że zrobili to taniej niż firma konkurencyjna, którą wybrałem. Tamta firma chciała mi policzyć razem z toczeniem prawie 700 zł drożej, więc no, decyzja była prosta i oczywista, więc teraz tak. Co do wizerunku felk, jak Ci się to widzi? Dla mnie rewelacja. Niestety, piano black. No tak, będzie się... I tu widzę, że tak. Jeżeli chodzi o wykonanie felk, zadzwonili do mnie i poinformowali mnie, że jedna felga niestety będzie miała taki właśnie wżer. I to jest wada fabryczna, jeżeli chodzi o odlew. Amelinium. Tego, co się nie pomaluje. Widzisz tutaj ten cały... Tu. Malutka... Taki bąbelek. No troszeczkę to drażni. Kolejna rzecz, którą zauważyłem, też oglądasz, tak? Frota, oglądasz? No to świetnie. Następna rzecz, słuchaj, którą zauważyłem na jednej, to jest tu. Małe wtrącenie jakieś. I to są tylko te dwie rzeczy, które, do których mógłbym... Znaczy, to o tym wiedziałem. Tego nie wiedziałem, ale może nawet nie zauważyli. Ale tak czy tak, cena, jeżeli chodzi do jakości wykonania, dla mnie bomba. Naprawdę. Uwierz mi, że tutaj z tym przytoczeniem CNC naprawdę bardzo, bardzo fajna cena. A co lepsze, pojechałem tam i rozmawiał ze mną chyba bodajże pan Dawid? Chyba tak. Taki pozytywnie zakręcony gość, naprawdę. Nie wiem, czy on tam pracuje, czy jest właścicielem, ale chciałbym mieć takiego pracownika. Nawijał pięknie, ja jestem maruda. No fajnie mnie ugryzł, pokazał mi co lepsze. Mogłem sobie tam przymierzyć felgi, do felg kapsle. Jak to będzie wyglądać, słuchaj. I teraz co do kapsli, słuchaj. Oni mnie w sumie, tak, w sumie oni. Pan Dawid mnie nakręcił, mówi, że mogę kupić takie kapsle czarne. Ja nawet o tym nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Zawsze jak patrzyłem te kielki, to wyskakiwały nie te gwiazdki, pająki, tylko właśnie klasyczne. Nie sądziłem, że są kurde czarne. No taki ze mnie zamot. Udało mi się je wyrwać.
te oryginalne za 60 zł. Jegomość na Oeliksie, który je sprzedawał, słuchaj, z wysyłką, który je sprzedawał, chciał się ich pozbyć z tego względu, że też pomalował sobie felgi na czarno i nie pasowały mu, kurczę, do auta. W ogóle w żaden sposób, więc sprzedał tamte, kupił czarne, później znowu sprzedał czarne, kupił te, co sprzedał. No takie jest życie, no co zrobić. I teraz tak, odwieczna walka, co lepiej? Czy... No tutaj się za bardzo oznacza, tu leży fajnie, nie? I zostanę przy czarnej. Dobrze, że kupiłem. Tak się zastanawiałem, bo ten pan Dawid, o ile nie pomyliłem imienia, mówił, że może być fajny kontrast, jeżeli chodzi o te felgi. I rzeczywiście kontrast jest niezły. Bo tak jak patrzyłem, kurczę, z daleka, poczekaj, postawię je sobie. Kontrast jest naprawdę całkiem niezły, zobacz. Nie? Kontrast jest. Ale tu jednak, kurczę, moim zdaniem... Jest fajnie. Zdecydowanie. Tak, i tak zostawimy. Elegancko. No dobrze. I teraz wzór felg, jeżeli chodzi o... bo to są te felgi, które widziałeś, kurczę, które były całe srebrne. Zobacz, ile zmienia lakier i przetoczenie. Kurde, nie te felgi, co? W ogóle dla mnie bajka. Tak sobie kiedyś wieczorem siedziałem i mówię, kurde, one mają fajnie takie rotory tutaj, te wypustki. Mówię, to będzie całkiem nieźle wyglądać. No i myślę, że się chyba nie myliłem. Nie wiem, czy ktoś już takie rzeczy robił z tymi felgami. Nawet nie wiem, jak się oryginalnie one nazywają. Szkoda, że one tak długie to przetoczenie mają. No wiesz co, na srebrnych nie sądziłem, że oto to przetoczenie tak naprawdę wydawało się krótsze. A, i co lepsze, poinformowali mnie od razu, że jeżeli będą to robić, to w pewnym momencie fajnie to zrobili, bo nie jechali do końca. Tu jest taki zadziorek, malutki taki zadzioreczek, słuchaj, tutaj w tym miejscu, bo mówili, że jak dojadą do końca, bo to nie jest równo zakończone, to będzie widać podkład. I zrobili to jeszcze fajniej, bo, ale to jest tak malutko tutaj, zrobili to do góry, tak naprawdę tego podkładu nie widać. Rewelacja. Tu, jeżeli chodzi o przetoczenie, co fajne. Poinformowali mnie, że jeżeli felgi będą proste, to nie będzie dodatkowej opłaty. I mnie nie oszukali. Nie podnieśli, jeszcze nie podnieśli. Mogli powiedzieć, że były krzywe, przecież bym tego nie udowodnił. Nie, mówili, że były proste i z tego względu taką cenę, jaką ustaliliśmy, została. Rewelacja, bardzo fajnie. Ogólnie polecam firmę, bo pozytywni ludzie tam pracują. No dobra, słuchaj, co do samych felg. No, bomba, bomba. Jaram się, naprawdę jaram się. Ciekawe, jak to usiądzie na aucie, a myślę, że będzie całkiem nieźle. Chciałem zrobić całe czarne, ale zrobiłyby się bardzo malutkie. W ogóle to walczyłem z kolorem, nie wiedziałem jaki, i stwierdziłem, że chcę mieć tak podobnie troszeczkę do rotorów. Jakoś, kurczę, widzi mi się to w Audi. No dobra, słuchaj, ja je pakuję do auta i jadę założyć gumiaki, a później co? Mycie, kurczę, powłoka i wrzut na auto.
dzięki. We'll be right back.
No jak? No są jedyne w swoim rodzaju, co? Jedyne w swoim rodzaju są, no nie da się ukryć. Teraz tak, jeżeli chodzi o felunek, kurczę, no długo się wahałem, wiesz co, i pojechałem, jak byłem tam na miejscu, kurczę, poprzymierzałem sobie we wszystkie możliwe strony, pokazywali mi kolory, wziąłem sobie nawet zaślepkę, dekielek, przepraszam, żeby sobie przykładać tego pajączka do różnych felk i najlepiej leżało to przy czarnym, ale, kurczę, właśnie ten jegomość, od razu mi podsunęli, że są też takie czarne, ja nie miałem pojęcia. Tak, i kupiłem czarne, kurczę, za 60 zł, oryginalne. I koleś też, który sobie pomalował czarne felgi do swojego Audi, stwierdził, że ten kolor mu nie pasuje, a że ma znajomego lakiernika, to mógł sobie pozwolić, żeby sobie mieszać kolorami. Więc tamtą farbę mu zerwał. Także no, chyba mówiłem, tak, że no właśnie, miał takie szare, sprzedał szare, kupił czarne, sprzedał czarne, kupił szare. W bardzo dobrej cenie kupiłem te kapsule i pasują idealnie. Leżą, zastanawiałem się, leżą obłędnie. Ciekawy jestem też, jak będą wyglądać na aucie właśnie te felgi. To jest właśnie bardzo ciekawe, kurczę. Powłoka będzie za tydzień. Za tydzień będzie powłoka. Jaka? Wszystkiego się dowiesz. Za tydzień śledź kanał. Godzina 20, oczywiście niedziela. Jaka powłoka wskoczyła? Łopsa! Niestety, tak jak mówiłem, czy nie mówiłem? Nie, nie mówiłem. Przy powłoce, jak kładłem, to mówiłem. Ale to dopiero za tydzień usłyszysz. Felgi. Jak odbierałem, to już widziałem, gdzie niegdzie ryski, no niestety, czarne felgi, piano black, no to tam patrzysz na to i się rysuje, tak będzie. Czy polerowałem? Nie, bo to są mikroryski takie, kurcze, a dorzucił jeszcze od siebie, pomimo wiedział wulkanizator, że ja mam, znaczy tłumaczyłem, prosiłem, żeby nie dotykał, to mówię, jak wyjdzie ci klej, czy masa uszczelniająca poza felgę, to pamiętaj, nie przecieraj nic, ja sobie umyję. Dobrze, no to pojechałem, przyjeżdżam. No i widzę, patrzę, mówię, tu coś było wycierane, ale spokojnie, mięciutkim papierkiem, ręcznikiem papierowym. Ho, ho! Ręcznikiem papierowym, potem czarnym. Spojrzałem na niego i co, no, z tym trzeba się pogodzić, niestety, słuchajcie. On w ogóle się zastanawiał, co ja robię, że ja tych w ogóle złapał za felgę. Mówię, nie łap za felgę, mówię, nie łap za felgę, a już było za późno. I tam też już przetarcie. I tak widzę, że... Widzę, o może inaczej, ja widzę na tych felgach, za co on je trzymał, nie? A ja wszystkie felgi za opony, no tak trochę skrzywiona, no dziwnie patrzył na mnie, no dziwnie patrzył, że tak jakiś nienormalny jestem. No jest to trochę nienormalne wśród przeciętnego Kowalskiego, no bo to ma służyć do jazdy, to ma spełniać swoją rolę, ale jak zobaczył te felgi, bo on je, jak je zdejmował, mówi, przecież te felgi są ładne, mówi, co ty chcesz z nimi robić? Ale jak przyjechałem, jak zobaczył, mówi, a nie, no to rozumiem. Też mi się spodobały. No ja się jaram tym wzorem, który sobie wybrałem. Wymyśliłem. Tak. I mam nadzieję, że jeszcze nikt na ten pomysł nie wpadł, jeżeli chodzi o ten model felg. I bardzo chwalił te opony. No ja już mówiłem wcześniej, że jeździłem na nich i obłęd. Mówi, no tutaj opona, mówi, to jest piękna sprawa. I jakość opony, jeżeli chodzi o wyważenie, mówi, no pięknie. Mówi tam, mała ilość ciężarku, mówi, na upartego przesunąłbym ją kawałek i byłoby na zero. Także tutaj, no nie da się ukryć. Premium to premium. Jednak widzisz, kurczę, w miniaku mam Chińczyki. Patrzę właśnie, to tam ciężarków jest prawie na pół koła. No co zrobić, no. I za to się płaci właśnie. Niestety ciężkie pieniądze. Jak niektórzy mówią, że nie widzą różnicy, że tam Chińczyk porównywalny. Porównywalny, no właśnie, porównywalny. No dobrze, słuchaj, powłoka była, wiesz jaki wzór, tylko teraz kwestia, jak one wyglądają na aucie. Ja sam nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem. To jest kwiecień, 22 bodajże chyba. I czekam. Położyłem powłokę. Felgi schowałem tam, gdzie do leżakowania, może o tak powiem. I też czekam, żeby przed zimą zarzucić i zobaczyć, jak będzie to wyglądać na aucie. Więc słuchaj, z mojej strony to wszystko. Jak zwykle marudzę. Trochę się wysmęciłem. Tak wygląda właśnie życie detailingowe dziadzi, jeżeli chodzi o zabawę przy aucie. I dlatego takie filmy będę robił co jakiś czas. Postaram się raz w miesiącu. Jak mi się nie uda, nie będzie co pokazać, to może raz na dwa miesiące. Nie wiadomo, bo to wiadomo, ja na siłę nic nie będę robił. Jeżeli mam co pokazać, to pokazuję. Jeżeli mam co powiedzieć, no to mówię. A jeżeli nie mam, to udaję, że mam. No dobra, słuchaj. Dzięki za obejrzenie. Ciebie zapraszam do dalszej części filmu. Zobacz, jak koła wyglądają na aucie, bo ja sam tak naprawdę jeszcze nie mam. Ja widzę, jak one wyglądają, ale czuję, że to będzie siedzieć miodnie. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!
pure blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. Always have a vision. I go by at night. I be in my feelings. I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I live life for the fight. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. Always have a vision. I go by at night. I be in my feelings. I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason.